wartość codzienności Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica Drodzy państwo wciąż trwamy i trwajmy w domu wojtyłów w Wadowickim domu bo chyba trudno i niespieszno nam z niego wyjść niby surowy męski a przecież tak wrażliwy aż po granice mistyki Święty Jan Paweł II wspominał swojego ojca tak oto. Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mego ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Myślę, że święty Jan Paweł II był człowiekiem bardzo oszczędnym w takich osobistych wspomnieniach. Może dlatego, że wciąż podkreślał to, w co głęboko wierzył, że historia jego życia jest historią pisaną przez Boga i że tak naprawdę to Bóg, autor tej historii, zna najlepiej jej scenariusz, może najlepiej ją opowiadać. Historia mojego powołania kapłańskiego. Pisał kiedyś Jan Paweł II. Historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. I zapewne dlatego czuł potrzebę raczej milczenia wobec tajemnicy, niż jakichkolwiek prób jej opisywania, ujawniania. Ale tym bardziej te nieliczne, bardzo oszczędne słowa, które mówi o swoim dzieciństwie, o swoim życiu, o swoich najbliższych, mają swój ciężar. Drodzy Państwo, próbuję zestawić ten oszczędny, a przecież tak poruszający portret Karola Wojtyły seniora, kreślony przez jego syna Karola Wojtyłę, Jana Pawła II. Próbuję zestawić ten portret. Ze współczesnymi dyskusjami na temat pedagogiki nowoczesnej, ponowoczesnej, systemu wychowania, próbuję zestawić te wspomnienia i ten portret rozmodlonego na kolanach ojca z dyskusjami pedagogiki ponowoczesnej, z tym straszliwym bełkotem odrzucającym jakikolwiek autorytet rodzica jako szkodliwą przeszkodę w procesie rozwoju człowieka. Próbuję to zestawiać i narasta we mnie zakłopotanie. Bo przecież nie mają te współczesne, ponowoczesne teorie i koncepcje żadnej racji bytu. Nie znam żadnego efektywnego owocu wychowania ponowoczesnego. Nie, dnam, nie znam żadnego efektywnego owocu wychowania liberalnego. Nie znam też żadnego w pełni wartościowego projektu życia ludzkiego który byłby oderwany od Boga. Tym bardziej dziwi to, że porzucamy to, co oczywiste, że ignorujemy nieprzemijającą moc świadectwa życia. A może mówiąc bardziej prawdziwie, nie tyle ją ignorujemy, ile po prostu nie dostrzegamy tej mocy na co dzień. Widzimy ją zapewne jedynie w chwilach decydujących, przełomowych, w jakiejś mierze historycznych. Ale przecież święty Karol Wojtyła, Jan Paweł II, uczy nas, że wielka historia, taka jak ta, w której on uczestniczył i która była w jakimś stopniu przez niego zmieniana i przeobrażana, ta wielka historia rozpoczyna się od rzeczy bardzo niewielkich, od rodzinnej modlitwy, od przykładu Ojca klęczącego samotnie przed Bogiem, od miłości rodziców. Rozpoczyna się to wszystko od domu rodzinnego, stołu, łóżka, wspólnego posiłku, rozmowy, oddania miejsca Bogu w naszym życiu. W tej powszedniości, o jakże tu wiele mistycznych rzeczy i nieodgadnionych, maleńkich jako światełka w kościele. Tym razem to słowa Norwida, ale to prawda, w którą warto, w którą warto wierzyć.